Wąska! Zostań pierwszy. Zostań pierwszy gotów. Buty. 14. 15. 16. 17. 18. 36. Sobie baczność. Do wciągnięcia flagi państwowej druh lutomski wystąp. Nasze Polsce oddamy, niej tylko życie, więc idziemy żyć ze bójczy trud. Pójdzie raz harcerzy polskich ród, harcerzy polskich ród. Nasz obóz powoli dobiega końca. Dzisiejszy dzień to jeden z ostatnich momentów do zaliczania sprawności i podszkolenia się w technikach harcerskich przed jutrzejszym biegiem zaliczeniowym. Na wniosek Rady Drużyny otwieram próbę na stopie młodzika, druhowi Maciejowi Wolniewiczowi. Rozkaz. Na wniosek Rady Drużyny 9 WDH otwieram próbę na stopień odkrywcy druhowi Filipowi Kęsickiemu. Rozkaz. Uczyć musisz. Ale ty to Klaudio oladaj. A ten... Fajnie. Przesunę się też. Mrr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 r
Nie! Nic się nie stało! Chłopaki, nic się nie stało! Ej, opowiem wam suchara. Dzieci bawią się klockami. Mama wchodzi z kościoła. Nie weź piwo. Co to było? Nie! Nie! Zostało! 4. Zepsuła się. Nie no, bierz, żeby zepsuła się. Sika, czuła się. To nie złapało. Jojo! Dobra, dobra, dawajcie, to jest to my zostało. Pif. Pif. Dobra, teraz ty. Pif. Ja już kupisz. Pięknie. Nie, odpada ona! Ale ty pierwsza! Nie ma tak szybko! Z kiblu? Ojej! Szybko, szybko, szybko! To ja się tak nie bawię. Oli, proszę. Oli, dam ci papier do tej uprawki.
źle podbijałam. Teraz na 12 powinno. Bo dwa razy chinałam wtedy. Teraz 12. Ącka, ącka, ącka! 31-41! Dawno temu żyła sobie dziewczynka. La 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 la. To są takie proszki do wciągania. Aha. Ding dong. Halo, tak? Cześć babcia. Gdzie masz? Masz lekarstwo. O, jak dzięki. Wszyscy potem żyli krótko i szczęśliwie. Ale nam się podobało, ajajajajaj. Dobrze było. Jednego dnia Bogusława zapragnęła mieć syna. Jednakże nie mogła go mieć przez swoją chorobę. Dzień dobry, należy się 7,92. Oto próbówka z najnowszą metodą samowystarczalności in vitro. Wie jak pani to się tam do tego. Bogusława wróciła do swojej Meliny, a tam wykonała wszystkie czynności potrzebne do utworzenia syna. W pewnej chwili pojawił się masywny i potężny, jasnowłosy Aryjczyk. Tak przyszło z wsparciem aryjskie plemię, przerwało fortyfikacje arabskie i Aryjczyk odzyskał swoją upragnioną wolność. A sanie, jakie dobre. Sanie? Otworzyć ci puszkę. Ci puszkę? Potem. Dzień dobry. Witam. No ale do pełna? No do pełna. O, jaki ładny auto, Porsche? To Porsche. A jaka blondyna? Skąd pan ją ma? Moja. Myślę. Co tam dalej? Myślę. No dobra, droga Rybko, chciałbym mieć mega laskę, bo ta moja stara to już jedynie na szrot się nadaje. No i bach, jest laska. Kiedy odbyły się jej pierwsze urodziny, przybyło wielu gości. Kończysz 17 lat! Ukujesz się igłą i umrzesz i zaśniesz na 100 lat! Dziewczyna usnęła na 100 lat. Po tym czasie pewien murzyński chłopak z wielką maczugą znalazł ją i dał buziaka. Idę mówić. Uwaga! Uwaga! Nie będę tańczyć na żadnej róże. Musisz otrzymywać mniej córki. Nie. Dobra, śpiewamy. Salowa dura, fisze. A gdzie jesteś? Gdzieś w Ameryce Środkowej, położony nieopodal Wisconsin, Jaś i Małgosia poszli pochędożyć do lasu. I glastego, lecz mieli głowę na karku. Zostawiali za sobą szyszki. Spójrz, Małgosiu, Hermes jak ze snu. Och, jaki ładny, amerykański, wiemy. Jeszcze nie wiedzieli, że popełnili największy błąd swojego życia. Gościła ich miła starsza pani. Witam was, drogie dzieci. Zgubiłyście się? Nie, chcieliśmy się trochę pospacerować. Lecz zobaczyliśmy to cudo. Ciemność rozdziela. Potrzeba, by zmienić życie swe. Nie.